Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na raport o stanie świata. 20. dzień inwazji Rosji na Ukrainę. W nocy i nad ranem Rosjanie ostrzelali dzielnice mieszkalne Kijowa. W dalszym ciągu trwa ostrzał Charkowa, oblężenie Mariupola i ataki na inne miasta. Służby ukraińskie i amerykańskie twierdzą, że Rosjanie nie posuwają się z ofensywą w żadnym rejonie kraju. Według Ukraińców w kontrofensywie w okolicach Mariupola zginęło 150 żołnierzy rosyjskich. Dziś miały zostać wznowione rozmowy ukraińsko-rosyjskie, jak dotąd nie przynoszą one znaczącego rezultatu. Do Kijowa udają się dziś polski premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński, a także premier Czech Petr Fiala oraz premier Słowenii Janez Jansa. Kto wygrywa wojnę w Ukrainie? Czy brak postępów armii rosyjskiej oznacza, że militarnie nie jest ona zdolna opanować kraju? Chiny zaprzeczają, jakoby miały planować pomoc dla Rosji. Wcześniej Amerykanie informowali, że istnieje nawet lista sprzętu, który Pekin zamierza przekazać Rosji. O tym wszystkim w kolejnym wojennym odcinku raportu o stanie świata 15 marca 2022 roku. Raport o stanie świata to program finansowany przez słuchaczy. Dziękuję Państwu bardzo za wszystkie wpłaty i inne wyrazy wsparcia w tak trudnym czasie. Jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do grona patronów, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej wesprzeć raport. Przypominam, że oprócz relacji z wojny publikujemy nasze stałe pozycje, m.in. raport o książkach. Najnowszy marcowy odcinek poświęcony w całości literaturze ukraińskiej jest już gotowy. Zapraszam w imieniu Agaty Kasprolewicz, która program prowadzi. Jest on dostępny na naszej stronie raportostanieświata.pl i na znanych platformach podcastowych. Adrian Bąk jest wydawcą, Chris Wawrzak realizuje nasz program. Jesteśmy w studio Efektura w Warszawie. W nocy rosyjskie wojska dokonały największego jak dotąd ostrzału dzielnic mieszkalnych Kijowa. Zniszczono kilka bloków. Według ukraińskich służb dwie osoby zostały zabite. Według służb Ukrainy i Stanów Zjednoczonych nie ma postępu wojsk rosyjskich w żadnych kierunkach uderzenia. Operacja wojskowa na Ukrainie nie przebiega tak szybko, jak chciał Kreml, przyznał generał Wiktor Zołotow, dowódca Federalnej Służby Wojsk Gwardii Narodowej. A brytyjski Times twierdzi, że Putin kazał aresztować szefa komórki FSB odpowiedzialnej za analizy wywiadowcze i kilku innych wysokich rangą funkcjonariuszy tych służb. Jest z nami komandor porucznik Maksymilian Dura z Defense 24. Witam pana. Dzień dobry, witam serdecznie. Kto wygrywa w sensie militarnym tę wojnę? Nikt nie wygrywa. Tak naprawdę przegrywają tę wojnę obie strony, dlatego że Ukraińcy ponoszą ogromne straty, niszczony jest ich kraj i przede wszystkim wpadają w coraz większe kłopoty gospodarcze. A Rosjanie nie dość, że stracili twarz, tracą żołnierzy, tak również stracili swój kraj pod względem gospodarczym, ponieważ przenoszą ogromny kryzys. Także strona, konflikt, który wywołuje straty u obu stron, a praktycznie nikomu nie przyniesie korzyści, poza tym, że Ukraińcy prawdopodobnie jednak wyrzucą agresora ze swojego terytorium i być może również z Krymu. Wyobraża pan sobie sytuację, że Rosja przegrywa nawet tą pierwszą odsłonę, tę pierwszą militarną odsłonę wojny, to znaczy nie jest w stanie zrealizować jak do tej pory żadnego celu, to będzie trwało i wycofa się ze względu, nie wiem, na braki sprzętowe, na straty w liczbie żołnierzy i tak dalej, i tak dalej. To jest wyobrażalny scenariusz pana zdaniem? Inaczej, panie dyrektorze, ja bym chciał powiedzieć, że taki scenariusz jest jedynym, który w tej chwili zostanie zaakceptowany przez stronę ukraińską. Ukraina nie pójdzie na żadne ugody, jeżeli chodzi o warunki terytorialne. Układ terytorialny pokazywał wyraźnie, w jakim obszarze Ukraina się znajduje i do tego wszyscy będą na pewno dążyli. I myślę, że tutaj Ukraina otrzyma także daleko idące wsparcie z Zachodu. Nie wiem, co będzie z Krymem. To jest najtrudniejsza rzecz, dlatego że Rosjanie uznali to jako swoje własne terytorium. Natomiast to, że Ukraina na pewno odzyska wszystkie tereny zajęte, no to ja w to nie wątpię. Nie mówię o możliwościach militarnych, bo tego nie mogę powiedzieć, dlatego że nie wiadomo, jak ten konflikt się potoczy. Natomiast to jest niewątpliwie celem Ukrainy i Ukraina będzie do tego dążyła. Także nie ma innej opcji, jeżeli chodzi o Ukrainę. Ukraina na pewno nie zgodzi się na okrojenie swojego terytorium. I być może im dłużej to trwa,
tym to takie postanowienie w odzyskaniu swoich ziem jest coraz większe. Ukraina już nie jest tym samym krajem, jaki była w 2014 roku. Panie komandorze, ja sobie zdaję sprawę, że wszyscy pewnie byśmy chcieli, żeby ta kontrofensywa ukraińska była skuteczna, ale moje pytanie tak naprawdę brzmi, pan mówi o tym, że my nie do końca wiemy, jak przebiega ta ofensywa militarna. Czy pańskim zdaniem te optymistyczne dane, które podają służby ukraińskie, do pewnego stopnia wspierane przez służby amerykańskie, do pewnego stopnia nie, na przykład jest znacząca różnica pomiędzy liczbą poległych żołnierzy rosyjskich. Czy te dane są pańskim zdaniem wiarygodne? Panie redaktorze, ja nigdy nie byłem pesymistą, zawsze byłem optymistą. Z tym, że ja tutaj mówię teraz jako analityk wojskowy, to znaczy nie mogę powiedzieć, że to, co się w tej chwili dzieje, to jest jakiś sygnał, że jest coś lepszego. Bo Ukraina to lepsze uzyskała już po 5 dniach, kiedy zatrzymała całą ofensywę rosyjską. Ona się tam oczywiście na niektórych miejscach poruszała, ale jednak po 3-4 dniach im się to udało zatrzymać, a co więcej, wytrzymali te 4 dni. Myśmy od samego początku mówili, jeżeli Ukraina wytrzyma 4-5 dni tego natarcia, to Rosja będzie miała ogromny problem. Wejdzie na terytorium, ale będzie miała ten problem. I jeszcze co nas zaskoczyło, to było to takie twarde stanowisko krajów zachodnich, które jednak twardo stanęły przed Rosją. Te kraje zachodnie nałożyły na Rosję takie sankcje, jakich Rosjanie się nie spodziewali. To są rzeczy, o których my tutaj oczywiście w tej chwili nie widzimy tych skutków, ale te skutki nadejdą i Rosjanie doskonale sobie z tego zdają sprawę. Z tym, że, powtarzam, czas działa na korzyść Rosjan, dlatego że Rosjanie ściągają siły, jeżeli będą nadal tacy zacietrzewieni w tych działaniach, to rzeczywiście Ukraina może mieć problem wojskowy, operacja może się toczyć, i Ukraińcy mogą zacząć przegrywać na niektórych kierunkach, co jest niestety możliwe i dlatego tak trzeba im pomagać. Trzeba im pomagać wojskowo, dostarczać sprzęt, bo tylko wtedy Ukraina się obroni. Bez tego Ukraina sobie nie poradzi. Kiedy pan patrzy na te pierwsze 2 tygodnie, czy ponad 2 tygodnie walk, na czym polegał główny błąd Rosjan, pańskim zdaniem? Panie redaktorze, najważniejszy był ten pierwszy tydzień. To znaczy był to tydzień, kiedy Rosjanie nie osiągnęli celu, jaki sobie założyli. Ja powiem szczerze, nie myślałem o tym i od samego początku mówiłem, że Kijów nie jest celem militarnym. To znaczy nie chodziło o zajęcie Kijowa i go zatrzymanie. Myślałem i takie było moje zdanie, że chodzi najprawdopodobniej tylko o tą wschodnią część Ukrainy do Dniepru i południową część do Odessy po to, żeby połączyć kraj, ten, który jest na zachodzie, czyli taką Rosję lądową, z Mołdawią, z Naddniestrzem i prawdopodobnie z Mołdawią, bo Mołdawia też miałaby zostać przyjęta. Taki był moim zdaniem był plan. Planu tego się nie udało powieść. Przede wszystkim dlatego, że Ukraina obroniła Kijów. Kijów, czyli miasto, w którym miał powstać ten rząd, który zaakceptowałby te zyski terytorialne, jakie miała osiągnąć rosyjska armia. No i najważniejsze, ta rosyjska armia tych zysków terytorialnych nie osiągnęła. Ona oczywiście podeszła do niektórych miast, zdobyła te miasta, ale myślę, że najbardziej mylącym wszystkich tutaj nas, którzy obserwują to wszystko, jest taki obraz, taka mapa, na którym ten taka czerwona plama rozszerza się na Ukrainie. Tak to nie wygląda. Tak naprawdę Rosjanie zajęli tylko drogi i Rosjanie zajęli miasta mniejsze, no i plus Cherson, na którymi te drogi się kończą. Natomiast wszędzie tam, na bokit od tych dróg, tam jednak nadal panują Ukraińcy. To nie jest tak, jak wygląda ta mapa. Oni opanowali pajęczynę, natomiast to, co jest między tymi oczkami, jest bardzo trudne do opanowania i Rosjanie sobie z tego zdali sprawę. Tam przeważają Ukraińcy i Rosjanie ponoszą z tego powodu ogromne straty i będą ponosili jeszcze większe. Dlaczego ten ukraiński opór daje tak dobre rezultaty? Jakie to są cechy tej operacji militarnej oraz być może, nie wiem, charakteru determinacji żołnierzy? I to jest taka bardzo trudna sytuacja, jeżeli chodzi o analityków, dlatego że niektórzy twierdzą, że Putin był oszukiwany przez swoich takich analityków i przez swoich informatorów na temat tego, jaka jest rzeczywista sytuacja na Ukrainie. Putin jest prezydentem Rosji, wybranym. I jeżeli ten prezydent Rosji nie zauważył tego, że ta armia, która jest w 2022 roku, jest inna od armii w 2014, to rzeczywiście trzeba powiedzieć, że on nie jest dobrym prezydentem, że to był po prostu człowiek, który kompletnie nie myśli logicznie i który myśli irracjonalnie. Ta armia rzeczywiście jest inna. 2014 rok to jest zupełnie co innego niż 2022. I myślę, że nie było odważnych, którzy rzeczywiście prezydentowi Rosji by to powiedzieli, ale niestety
Znaczy, niestety i niestety. Niestety dlatego, że zginęło bardzo dużo ludzi, a niestety dlatego, że świat się poznał na tym, co Putin robił, bo Putin nie zatrzymałby się na pewno na Ukrainie. W tej chwili jest taka możliwość. Także armia, która jest w tej chwili na Ukrainie, to nie jest ta sama armia. Jest lepiej wyszkolona, ma lepszych żołnierzy, ma lepszy sprzęt, a co tu dużo mówić, ma ducha, którego Rosjanie prawdopodobnie nie spodziewali się spotkać w kraju, który przecież był traktowany jako kraj braterski. No i przede wszystkim ma broń, prawda? Broń, która jest, można powiedzieć, masowo przysyłana z Zachodu przez takie kraje jak Stany Zjednoczone, przez takie kraje jak Polska czy Wielka Brytania. Panie redaktorze, i tu znowu jest pesymizm i optymizm. Optymizm dlatego, że rzeczywiście kraje zachodnie, zaskakując Putina, przesłały Ukraińcom ogromną pomoc. Ta pomoc nie powinna być ogłaszana. Ja uważam, że im mniej się o tym mówi, tym lepiej. Więc nie powinno się mówić, ile tych rakiet przyszło, jakie rakiety i kiedy i dla kogo. To rzeczywiście powinno być ewene tajemnicą. Tak samo jak ja uważam, że największym błędem była dyskusja na temat MiG-29. MiG-29 powinny latać na Ukrainie i nikt nawet nie powinien wiedzieć, że to są MiG-i polskie. Taka możliwość istniała i nie należy o tym mówić. Natomiast pesymizm jest taki, że może się zdarzyć, że kraje zachodnie zmęczą się tą całą wojną i przestaną dostarczać Ukrainie broń, może nie, albo będą dostarczały w mniejszej ilości niż to jest potrzebne. Tymczasem Ukraińcy potrzebują broni i to nie tylko takiej, jaka była dostarczana teraz, czyli ta przede wszystkim broń obronna, która służyła do zwalczania pojazdów, na przykład broń przeciwpancerna i statków powietrznych, czyli te przenośne zestawy MANPADS, te strzelane z ramienia rakietowe, ale także broń ofensywna. Ja powtarzam, naprawdę kraje zachodnie powinny zrobić wszystko, żeby Ukraina dostała broń ofensywną. Nie mówię o rakietach balistycznych, nie mówię o jakichś takich systemach rakietowych dalekiego zasięgu, ale mówię o zwykłych dronach. Ja myślę, że Ukraina będzie pierwszą wojną, w której drony wygrają, którą drony wygrają dla Ukrainy. Także tutaj może się zdarzyć bardzo wiele. To nie chodzi tylko o przekazanie tych sławnych Bayraktarów, o których wszyscy tutaj mówią, chociaż to są naprawdę... Inaczej, to jest uzbrojenie, na które Rosjanie nie mają środka zaradczego, bo to nie jest najlepsze uzbrojenie, ale okazało się, że Rosjanie nie mają na to środka przeciwdziałania. I druga sprawa, amunicja krążąca, czyli tak zwane drony kamikaze. To są dwie rzeczy, które mogą spowodować, że Rosjanie będą zagrożeni, że będą się czuli bardzo źle, będą zagrożeni w dzień, będą zagrożeni w nocy, a w związku z powyższym zaczną tracić ducha, są coraz mniej opłacani, są coraz, biorąc pod uwagę utratę wartości przez rubel, są coraz bardziej głodni, dlatego że te racje, które są przesyłane, to są coraz gorsze i oni muszą kraść, żeby po prostu się wyżywić. No i najważniejsze, widzą, jak giną ich koledzy. Takie drony mogą spowodować przełom w całej tej sytuacji i mogą spowodować, że Rosjanie zaczną się po prostu normalnie bać. Za chwilę w programie porozmawiam o politycznych aspektach tej prośby Rosji do Chin o pomoc wojskową. Amerykanie o tym mówią, źródła wywiadowcze mówią też, że lista sprzętu, o który starają się Rosjanie, świadczy o tym, w jak tragicznym są położeniu. Czy pańskim zdaniem to jest jedna z możliwości, że Rosjanom po prostu zaczną się wyczerpywać zasoby sprzętowe? To się wydaje jakoś groteskowe. No wszyscy byliśmy przyzwyczajeni do tego, że co jak co, ale broni to Rosjanie mają po zęby, są uzbrojeni, mają tego tyle, ile chcą. Nie ma takiej możliwości, żeby im zabrakło. Tutaj i Financial Times, i te źródła amerykańskie mówią, że to by świadczyło o tym, że po prostu Rosjanom może zabraknąć broni. Panie redaktorze, nie wszyscy. To znaczy nie wszyscy mówili, że rosyjska armia jest taka, jaka jest. To znaczy myśmy, ci analitycy wojskowi, w dużej części, jednak uważali, że coś jest nie tak. Wskazywali przede wszystkim na Górski Karabach. Górski Karabach był czymś takim, to była taka lekcja, która pokazała, że rosyjski sprzęt, rosyjska taktyka kompletnie nie sprawdza się w starciu z taktyką, która jest inna od tej, jaką Rosjanie prowadzą. I tutaj myśmy mówili o tym przede wszystkim, że... To, co się dzieje w Rosji, czyli te szkolenia wojskowe, są dobre tylko w przypadku tych sił zbrojnych, które działają tak samo jak Rosjanie i z takim samym sprzętem albo jeszcze gorszym, tak jak jest na przykład w krajach sąsiednich, typu Białoruś, typu Kazachstan. Natomiast w starciu z krajami takimi jak chociażby Azerbejdżan, który był przecież, który nie jest dużym krajem, uzbrojenie rosyjskie kompletnie się nie sprawdziło. Taktyka rosyjska kompletnie się nie sprawdziła. Specjaliści wojskowi, którzy radzili Armeńczykom, w jaki sposób atakować Azerów, okazało się, że to wszystko się nie sprawdziło i Armenia przegrała wojnę, pomimo że wspierana była przez Rosję. I to jest przykład tego, co się miało stać na Ukrainie i wszyscy myśleli, że Rosjanie wyciągnęli wnioski, bo to przecież było 2 lata temu. Okazało się, że nie wyciągnęli wniosków. Albo inaczej, że nie mogli wyciągnąć wniosków, ponieważ nie mają na to ani pieniędzy, ani czasu, ani sił. I w związku z powyższym
To, co się stało na Ukrainie, czyli te bajraktary, które latają nad jednostkami, które powinny być bronione z dołu, bronione przez system obrony przeciwlotniczej i walkę elektroniczną. Nagle się okazało, że ta armia jest kompletnie do tego nieprzygotowana, co nie było zaskoczeniem dla specjalistów. Także ludzie uważali, że armia rosyjska to jest ta, która paraduje 9 maja w Rosji. Natomiast jakby pan zwrócił uwagę chociażby na Defense 24, gdzie myśmy o tym pisali. Banowały nas strasznie rosyjskie trolle. Ale myśmy o tym pisali, że to co jest, to nie jest tak, jak to jest pokazane. Że te rakiety Tsirkon, o których się cały czas mówi, którymi się straszy, to nie są takie rakiety, które by rzeczywiście były sprawne. Myśmy pokazywali na przykład, że drony podwodne, czyli te urządzenia, które działają pod wodą, Rosjanie z tym mają ogromny problem. To, że oni na przykład tam wylądowali w Rowie Mariańskim i wysłali swój pojazd, wcale nie oznacza, że oni te drony mają. Kupowali je na Zachodzie, próbowali różnymi drogami je zdobywać, ale okazało się, że sami są bardzo daleko w tyłu, jeżeli chodzi o technologię. I tak samo, jeżeli chodzi o sprzęt wojskowy, czyli ten sprzęt twardy, czyli wojska lądowe i siły powietrzne. To wszystko może być dobrą wiadomością, ale może też być wiadomością złą, w tym sensie, że no skoro my o tym rozmawiamy, to zapewne rosyjskie służby o tym wiedzą. Czy przekazują tę informację Putinowi, czy nie, to widać, że Putin jest bardzo zdenerwowany. Widać to po tych aresztowaniach, które miały miejsce w ostatnich dniach. Czy możliwe jest, pańskim zdaniem, że on się ucieknie do broni niekonwencjonalnej, do broni albo biologicznej, albo do broni nuklearnej? No tutaj takie dosyć trudne pytanie, z tym, że ja powiem tak. Myślę, że nie chciałbym tutaj krakać, dlatego że ja, tak jak powiedziałem, tutaj nie chodzi o żaden optymizm, pesymizm. Natomiast ja jedno stwierdzam. Rosja nie będzie miała żadnych skrupułów, by użyć broń masowego rażenia, jeżeli tylko uzna, że przyniesie jej to korzyść. To jest uwaga, o której trzeba pamiętać. Po Syrii Rosjanie wiedzą, że zastosowanie broni masowego rażenia, więc przede wszystkim broni chemicznej, że oni będą wtedy bezkarni, że nikt nie ponosi im odpowiedzialności. I co tu dużo mówić, wiedzą o tym, że pod jednym warunkiem, jeżeli uda im się zająć ten teren, na którym ta broń masowego rażenia będzie użyta, bo wtedy nikt im niczego nie udowodni. Oni tą lekcję już odrobili i być może być taka sytuacja, że w momencie, kiedy nastąpi atak na miasta, kiedy to miasto stanie do oporu, tak jak na przykład było w Powstaniu Warszawskim, kiedy każda ulica się będzie broniła, to sposób zdobywania poszczególnych kwartałów, ulic, poszczególnych domów właśnie będzie się odbywał na ten sposób, że będzie się wybijało ludzi, którzy tam walczą, w różny sposób, na przykład bronią chemiczną, wchodziło się na ten teren i będzie się w ten sposób posuwało naprzód. Dwa efekty się osiągnie. Po pierwsze, będzie się zdobywało teren z jak najmniejszymi stratami dla swojego wojska, które będzie przecież zabezpieczone, bo oni mają uzbrojenie przeciwchemiczne, obrońcy nie mają. A po drugie, to jest to, że ludność będzie przerażona. Ludność zacznie uciekać, tłocząc się na drogach, powodując, że Ukraińcy będą mieli trudności z aprowizacją, więc wprowadzenie broni chemicznej przyniesie korzyść Rosjanom. Wszystko zależy od tego, jak bardzo oni są zdeterminowani do tego, żeby użyć taką broń. Ja myślę, że te ataki na miasta, na szpitale, na szkoły pokazują, że oni są coraz bliżsi, żeby to zrobić. Więc dlatego działania takie polityczne, te rozmowy, które są, one są bardzo ważne, chociażby po to, żeby grozić Rosjanom i żeby im mówić, co będzie, jeżeli użyją taką broń chemiczną, albo nawet broń atomową taktyczną, która też jest możliwa i którą też Rosjanie mogą użyć. To jest czarny scenariusz, to co pan przedstawia. Widzieliśmy... Oczywiście, tak. To jest czarny scenariusz i tak jak powtarzam, ja tutaj rozmawiam jako wojskowy, czyli mówię, czy to jest możliwe. Natomiast czy to zostanie użyte? Powiem jedno, to jest bardzo dobrym sygnałem dla mnie było to, że Rosjanie zaczynają szukać takich najemników w Syrii. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ widać, że rosyjscy żołnierze nie chcą walczyć z Ukraińcami. Może są jednostki typu komandosi, jacyś tam specnaz lub wojska powietrzno-desantowe, które się nie boją, które nie mają skrupułów, bo tacy ludzie też są, w każdym kraju znajdzie się takich ludzi. Natomiast to, że szukają Syryjczyków, to świadczy o tym, że rosyjscy żołnierze nie chcą walczyć na terenie Ukrainy z cywilami, na terenie miast i na terenie wsi. I do tego Rosjanie muszą ściągać ludzi, którzy nie będą mieli takich skrupułów. To jest bardzo ważny sygnał, bo pokazuje, że tam taka struktura wewnętrzna, ta mentalność rosyjskich żołnierzy jest zupełnie inna od tej, jaką chciałyby mieć władzę na Kremlu. Widzieliśmy w ostatniej nocy atak, czy wzmożenie ataku na Kijów. Już właściwie bomby spadają na te dzielnice mieszkalne. Kilka budynków zostało mocno uszkodzonych. Czy pańskim zdaniem to jest początek tej ofensywy, o której mówimy właściwie od samego początku wojny? Czy to jest przygotowanie do wejścia do miasta żołnierzy rosyjskich, a przynajmniej oczywiście próby, być może odpartej przez Ukraińców, ale próby wejścia do miasta?
I znowu mamy tutaj pozytywy i negatywy tej całej informacji. Po pierwsze, pozytywy to są takie, że Rosjanie kompletnie nie zdają sobie sprawy, jak nastawiona do wojny jest ludność miast. Zarówno Charkowa, jak i Kijowa. Ludność jest gotowa do obrony i oni nawet strzelając do tych bloków nie zdają sobie sprawy, że wzmacniają tylko tego ducha obrony. Ci ludzie naprawdę chcą się bić o swoje miasto. Więc tutaj Rosjanie popełnili ogromny błąd, że to robią. Natomiast sygnałem o tym, że będzie natarcie, to nie będzie uderzenie na miasto, na jakieś tam dzielnice, tylko będzie uderzenie artyleryjskie na kierunku, na którym to uderzenie rzeczywiście nastąpi. To będziemy wiedzieli o tym, dlatego że wtedy będzie uderzenie na te wszystkie mniejsze miejscowości, które nadal blokują dojście Rosjanom do samego Kijowa, bo takie małe miejscowości cały czas istnieją. Czyli to, co się teraz działo w tej nocy, to jeszcze nie jest ta główna ofensywa, pańskim zdaniem? Nie, główna ofensywa jest wsparta wsparciem artyleryjskim, nie z kruszeniem ducha miasta, no bo atakowanie jakichś dzielnic, no to przecież to nic nie daje. Oni muszą walczyć z punktami oporu. Te punkty oporu są na linii styku wojsk. I w momencie, kiedy tam nastąpi rzeczywiste uderzenie, w Kijowie to będzie słychać, bo to przecież jest kilkanaście kilometrów, więc będzie to słychać. I więc w momencie, kiedy oni uderzą na te wszystkie mniejsze miejscowości, które blokują dostępu do Kijowa, no tak jakby na przykład u nas, no w Warszawę tak można by przyznać, no to są przecież miejscowości na przykład Pruszków, które blokuje tam jakoś w jakiś sposób drogę do Warszawy z południa. Więc gdyby taka sytuacja była, że rzeczywiście atak nastąpi, to uderzenie artyleryjskie nie pójdzie na Kijów. Bo Kijów jest tutaj zostawiony na później. Natomiast pójdzie na te miejsca, gdzie ten opór jest stawiany. Na razie jest to próba złamania oporu mieszkańców Ukrainy, co świadczy o tym, że tak naprawdę ludzie, którzy to zlecili, kompletnie są wyalienowani od rzeczywistości. Nie wiedzą, że te ataki powodują tylko większy opór Ukrainy, a co najważniejsze, jeszcze większe protesty w krajach zachodnich. Jest to duży błąd i Rosjanie powinni się skupić bardziej na operacji wojskowym niż na tym terrorze, który próbują wprowadzić, niszcząc im budynki, niszcząc infrastrukturę. Za to odpowiedzą. Prędzej czy później to nastąpi. Doradca prezydenta Zełenskiego mówi, że wojna nie potrwa dłużej niż do maja, również powołując się na pewne aspekty sztuki wojennej, ale dla pana jest to przekonująca analiza? To jest myślenie życzeniowe, czy to jest rzeczywiście oparte na tym, co widać w tej chwili w polu? Panie redaktorze, wojna, tak jak powiedziałem na samym początku, wojna zakończy się wtedy, kiedy Ukraina otrzyma wszystkie terytoria swoje sprzed 2014 roku. Więc nie jest to możliwe, żeby do maja się ta wojna zakończyła. Jest mało prawdopodobne, żeby Ukraina miała takie siły, żeby zepchnąć Rosjan z uderzeniem frontalnym, żeby zepchnąć Rosjan z terenów, które zajęli. Natomiast mogą to sobie ułatwić, tak jak powiedziałem, jeżeli dostaną broń ofensywną. Największe znaczenie tutaj, moim zdaniem, mogą mieć dwa państwa. To jest Izrael i to jest Turcja. To są dwa kraje, które produkują i sprzedają uzbrojenie potrzebne dla Ukrainy. A więc drony te bojowe, które przenoszą środki uzbrojenia i mogą z powietrza strzelać, i drugie amunicję krążącą. Te dwa państwa, jeżeli dostarczą w odpowiedniej ilości to uzbrojenie, to nie to, że Ukraińcy zepchną ich operacyjnie, czyli pójdą czołgami i zepchną ich z drogi, ale to będzie to, że Rosjanie się sami zaczną wycofywać, że będą odcinani po prostu i te drogi, które ja zawsze mówię, oni nie zajęli terytorium, oni zajęli pajęczynę ulic i pajęczynę mniejszych miejscowości. Jeżeli się te drogi i te miejscowości zacznie powoli odzyskiwać albo odcinać je, to Rosjanie sami opuszczą sprzęt i zaczną się wycofywać, bo nie dostaną dostaw, nie będą mieli dostaw paliw, amunicji, a w związku z tym nie będą mogli walczyć. I wcale nie będą mieli takiej chęci. Także im więcej tej broni, takiej tej systemów bezzałogowych, ja to cały czas powtarzam, bo wszyscy, to znaczy może to wyglądać jak jakoś fobia, ale taka jest prawda. Myśmy to zawsze powtarzali. Są dwa punkty, takie słabe, w rosyjskiej armii. Pierwsze to jest rosyjski żołnierz, drugie to jest linia dostaw dla tego rosyjskiego żołnierza. Jeżeli odetnie się linię dostaw, to i rosyjski żołnierz rzuci broń i zacznie się wycofywać, ponieważ nie będzie miał czym walczyć. I do tego trzeba dążyć. Ale że to będzie do maja, ja w to raczej nie wierzę. Dlatego, że odzyskanie Krymu to jest etap bardzo długi i być może tutaj politycy będą na ten temat dyskutowali przez wiele lat. Bardzo dziękuję. Komandor porucznik Maksymilian Dura z Defense 24 był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję panu bardzo. Do widzenia. Pozdrawiam. Chiny ostrzegają, że w wypadku nałożenia na nie sankcji zareagują zdecydowanie. To odpowiedź na słowa amerykańskiego doradcy do spraw bezpieczeństwa Jake'a Sullivana, który ostrzegł Pekin przed udzielaniem pomocy Rosji. Jak długo Chiny będą wspierać Moskwę i jaką mają alternatywę? O tym porozmawiam z moim kolejnym gościem, a jest nim profesor Bogdan Guralczyk, politolog, sinolog z Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Witam pana.
Dzień dobry, witam. Amerykanie chyba powtarzają tę grę wywiadowczą, którą przed wojną prowadzili z Rosją, ujawniając plany Rosjan, jak się okazało tym razem bardzo trafnie. Czy teraz też zapowiadają coś, co już jest postanowione, a być może dogadane, to znaczy pomoc wojskową Chin dla Rosji? Nie sądzę, że Amerykanie mają tak dobre rozeznanie na terenie Chin, jak na terenie Rosji, to po pierwsze. Po drugie, uważam, że to jest tylko gra medialna, psychologiczna, że Chiny nie zamierzają Rosji wspomagać w wymiarze wojskowym, a to dlatego, że stałyby się stroną. Kiedy te informacje od mniej więcej 2 dni zaczęły się pojawiać w światowych mediach, zareagował szef chińskiej dyplomacji Wang Yi i stwierdził, że Chiny nie są stroną tego konfliktu na terenie Ukrainy, a równocześnie zagroził, że stosowanie jakichkolwiek sankcji względem Chin, tak jak się stosuje sankcje względem Rosji, groziłoby niepomiernie większymi konsekwencjami, czytaj katastrofą ekonomiczną na skalę globalną. Czyli mamy słowo przeciwko słowu, mamy walkę medialną, natomiast my rozmawiamy po tym, jak w Rzymie przez 7 godzin tenże wspomniany Jake Sullivan rozmawiał z chińskim odpowiednikiem, kiedyś szefem dyplomacji, obecnie osobą najwyżej ulokowaną w ścisłym kierownictwie chińskim, odpowiedzialną za sprawy zagraniczne Yang Jiechi. I oni w Rzymie rozmawiali, wyszły zdawkowe komunikaty amerykańskie i chyba pierwszy raz się zdarzyło, że nieco dłuższe stanowisko i omówienie tych rozmów ze strony Chin. I wygląda na to, że strona chińska po pierwsze stoi nadal po stronie Rosji, nadal uważa, że to Zachód pchając w kierunku Kremla, NATO sprowokował ten konflikt. Nadal uważa, że nie jest to wojna, ale równocześnie coraz częściej mówi o mediacjach. Chciałbym podkreślić, że w ubiegłym tygodniu z inicjatywy chińskiej tamtejszy jedynowładca, bo tak już trzeba chyba mówić, Xi Jinping, rozmawiał z kanclerzem Scholzem i prezydentem Macronem i namawiał ich, ażeby podjęli wysiłki na rzecz pokojowego zażegnania tego konfliktu. Panie profesorze, na czym realnie polega dylemat Chin? To znaczy, dlaczego Chiny nie chcą stanąć jednoznacznie po stronie Rosji albo jednoznacznie jej skrytykować, mówić o wojnie, mówić, pokazywać te obrazy, które pokazują telewizje zachodnie? Chiny zostały w dwójnasób zaskoczone tym, co się stało. Myślę, że nie tym, że wojna wybuchła i że doszło do agresji, bo zauważyliśmy, że ona wybuchła jednak po igrzyskach zimowych olimpijskich w Pekinie. Więc jakieś tam uzgodnienia były, a pamiętamy, że Władimir Putin był w Pekinie i co więcej wydano bardzo ważny moim zdaniem komunikat 4 lutego tego roku, gdzie zarysowano nawet nowy ład światowy, tylko potem wybuch wojny to przykrył. I to, że Putin dokonał aktu agresji, nie było zaskoczeniem. Natomiast ogromnym zaskoczeniem dla Chińczyków był opór ze strony Ukrainy. Blitzkrieg się nie udał. I w tej chwili media chińskie, szczególnie te zorientowane na świat zewnętrzny, mają już swoich korespondentów i we Lwowie, i na polskiej, polsko-ukraińskiej granicy. Wcześniej było to niemożliwe i one już przedstawiają dosyć obiektywny stan rzeczy, w przeciwieństwie do mediów chińskojęzycznych, które albo w ogóle nie informują, bo tam jest wybuch nowej fali COVID-u na dużą skalę, i tym się zajmują, albo zajmowali się do niedawna igrzyskami olimpijskimi, a równocześnie nie używając słowa wojna.
I drugie zaskoczenie dla chińskich elit, dla chińskich władz, jeszcze większe, było takie, że Zachód tak bardzo się zjednoczył. Zachód rozumiany i jako Unia Europejska, i jako świat atlantycki, a więc zachodnia Europa czy Europa ze Stanami Zjednoczonymi. To uświadomiło Chińczykom, że wygranym tego konfliktu może być Ukraina i wspierający ją Zachód, a wspierający ją Zachód, czytaj, to są Stany Zjednoczone, a umocnienie Stanów Zjednoczonych nie leży w interesie Chin i gdyby oni w Pekinie to ocenili, że w tym kierunku to zmierza, to podejrzewam, że już nie będą namawiali kanclerza Scholza czy prezydenta Macrona do tego, żeby byli mediatorami, tylko sami w to wejdą. I teraz jeszcze jedna rzecz bardzo kluczowa i dosyć łatwa do wytłumaczenia Polakom. U nas też obowiązuje linia Giedroycia rozpropagowana przez Zbigniewa Brzezińskiego, że Ukraina samodzielna to poza nią jest Federacja Rosyjska. Natomiast połączenie Federacji Rosyjskiej z Ukrainą to powrót imperium. I Chińczycy dokładnie tak to widzą. Oni niby wspierają Putina, ale niechętnie patrzyli na to, że on jednoczy wszystkie ziemie ruskie, no bo przecież już Białoruś sobie całkowicie podporządkował. I teraz nie chcieliby mieć jednego partnera na północnym zachodzie, czyli Władimira Putina rządzącego ziemiami ruskimi, tylko niezależną Ukrainę i Federację Rosyjską, bo tak jest im wygodniej, tak grają na Półwyspie Koreańskim, tak kiedyś rozmawiali z Kissingerem, kiedy zmierzało do wyjścia Amerykanów z Wietnamu. Ale panie profesorze, Rosjanie osłabiają się z każdym dniem i wraz ze słabnięciem Rosji zwiększa się uzależnienie Rosji od Chin. My mówiliśmy od jakiegoś czasu o tej współpracy, o takim nieformalnym, a do pewnego stopnia formalnym sojuszu, w którym Chiny są coraz mocniejszym partnerem. Z punktu widzenia Chin nie jest pozytywnym rozwojem wypadków to, że Rosja słabnie i że mogą Chiny właściwie pozbyć się Rosji jako jakiekolwiek zagrożenia i jakby traktować go tylko i wyłącznie jako kogoś, kto jest dostarczycielem surowców i kto jest uzależniony od Chin. A tu wiele wątków pan poruszył. Nie jest to taka prosta gra. Rzeczywiście Chiny wyjdą z tego konfliktu zwycięsko, w swoim rozumieniu, obok Stanów Zjednoczonych. To po pierwsze. Po drugie, Chiny mają świadomość, że Rosja z tego konfliktu wyjdzie osłabiona i będzie coraz bardziej skierowana na Chiny, chociażby poprzez zachodnie embargo i konieczność odbioru przez Chiny rosyjskich surowców energetycznych. I tutaj nasza relacja pańska i moja się zgadza, ale to, co teraz powiem, jest już czymś innym. A mianowicie Chińczycy grają na osłabienie, a w zasadzie sytuacja gra na osłabienie Rosji, ale Chińczycy absolutnie nie grają i nie będą grały, żeby Rosja położyła się na deskach, żeby tam doszło do chaosu, bo wtedy zamiast partnera mają kłopot na swoich północnych granicach, a nie mogą mieć tego kłopotu, bo Rosja jest dla nich podstawowym dostarczycielem surowców energetycznych, szczególnie gazu, chociaż ropy też. Za 10-15 lat te kwestie, o których pan mówi, że pozbyć się rywala na północy, mogą wrócić, ale dopóki Chiny nie przejdą, a robią dużo w tym kierunku, żeby przejść na alternatywne źródła energii, to Rosja jest im niezbędna i Rosja jest im jeszcze z jednego względu niezbędna i to było w tym komunikacie z 4 lutego tego roku, który warto raz jeszcze przeczytać nawet teraz, było wyraźnie zaznaczone, że Rosja ma wspierać Chiny przeciwko dominacji amerykańskiej w regionie Azji i Pacyfiku, bo dla Chin przecież nie Ukraina jest najważniejsza, tylko Morze Południowochińskie i Tajwan. Z tego punktu widzenia Chińczykom jest dobrze, że Amerykanie wrócili do Europy na wschodnią flankę NATO, ale równocześnie mają świadomość, że zbyt daleko idące uzależnienie się
całej Europy od Zachodu też nie jest w ich interesie. Co musi się stać, żeby Chiny weszły w tę rolę, o której pan wspominał, to znaczy w rolę mediatora? Moim zdaniem albo jakiś zamach na Kremlu, gdzie nie byłaby przyszłość władzy jasna, albo, czego się Chiny najbardziej obawiają i to zaczyna przenikać w kręgach tamtejszych analitycznych, gdyby ta niepopularna w społeczeństwie rosyjskim, pewnie i pan redaktor widział ten akt niesamowitej odwagi w głównej telewizji rosyjskiej, kiedy dziennikarka wyskakuje i pokazuje plakat antywojenny. I to w społeczeństwie rosyjskim ta wojna nie jest popularna. I gdyby doszło do ruchu oddolnego, przejawów chaosu, Chiny wtedy wkroczą bezpośrednio jako mediator i są moim zdaniem jedynym graczem na scenie międzynarodowej, które mają realne źródła i narzędzia nacisku na Władimira Putina czy jego następcę. Wspomniał pan, że Chiny wyjdą z tej wojny zwycięsko, podobnie jak Zachód. Czy w efekcie tej agresji możliwe jest zbliżenie Chin z Zachodem? To znaczy ustalenie jakichś zasad funkcjonowania, które osłabiłyby te wszystkie napięcia, które miały miejsce do czasu wojny i które gdzieś tam podskórnie się ciągle tlą? Wydaje mi się, że nie, ale jeśli wczoraj dwaj najwyżsi dyplomaci, w zasadzie na wyższym szczeblu to już tylko byłyby rozmowy obu prezydentów Chin i Stanów Zjednoczonych, tak długie rozmowy dowodzą, że o takich kwestiach, o które pan redaktor pyta, na pewno rozmawiano, ale pamiętajmy, że przed wojną, czytaj na Ukrainie, była już zimna wojna chińsko-amerykańska i ona do dziś istnieje, handlowa i celna. Do tego w czasie pandemii doszły jeszcze dwie wojny. Jedna bardzo ostra, medialna. Ona teraz oczywiście została przykryta przez wydarzenia na naszych wschodnich granicach i na terenie Ukrainy. I wojna kluczowa, najważniejsza, czyli technologiczna, o wysokie technologie. Stąd Huawei, stąd 5G, stąd TikTok. I to jest zderzenie strukturalne. Pytanie jest, czy ten konflikt na terenie Ukrainy i agresja rosyjska jest na tyle katarzis, że pomoże im się ułożyć tak jak kiedyś był porządek zimnowojenny między ZSRR a USA. Tego oczywiście nie wiem, to historia nam dopiero o tym powie. Byłoby dla świata na pewno lepiej, gdyby dwaj mocarze ze sobą nie wojowali, z tym, że tam jest problem delikatny, subtelny, ale super ważny, czyli Tajwan, bo Chińczycy bezustannie powtarzają, wczoraj to Sullivanowi w Rzymie też powtórzyli, że Tajwan to sprawa wewnętrzna Chin, niech się w to nie mieszają, tymczasem Amerykanie już w czasie wojny koreańskiej, a więc ponad 70 lat temu w połowie minionego stulecia zdefiniowali Tajwan, dawną Formozę, jako swój niezatapialny lotniskowiec na zachodnim Pacyfiku. No i tu jest ambaras, że tych dwoje nie chce naraz. Czyli mamy do czynienia ze zderzeniem strukturalnym i w takim kontekście, czy się ułożą interesami, śmiem wątpić, ale chciałbym, żeby tak było. No ale przyzna pan, mówiliśmy o nowej zimnej wojnie, zamiast nowej zimnej wojny, a może obok nowej zimnej wojny, mamy po prostu gorącą wojnę, która zmienia w ogóle wszystko. Stany Zjednoczone rozmawiają z Wenezuelą, Stany Zjednoczone rozmawiają z Iranem. Oczywiście to nie są tej samej klasy, tej samej rangi państwa dla Stanów Zjednoczonych co Chiny, ale wiele rzeczy, które wcześniej wydawały się niemożliwe, nagle stają się możliwe. Całkowicie się z tym zgadzam. Taka analiza jest słuszna. Tym niemniej zwracam uwagę, że to jest zderzenie strukturalne, zwane nawet w nauce pułapką Tukidydesa, kiedy
gwałtownie rosnący pretendent próbuje wysiodłać dotychczasowego hegemona. Ale ten pretendent i rywalizacja oparta jest na możliwościach handlowych i możliwościach rozwoju Chin właśnie w dziedzinie handlu. Chiny nie są tak jak Rosja mocarstwem, które chce zawojować świat, prawda? Chiny chcą handlować ze wszystkimi. Nagle te możliwości się kurczą. I one wobec tego muszą się jakoś odnaleźć. I to jest słuszna, to jest linia Chin, że chcą otwartych rynków, bo w nauce jest stwierdzone, że mocarstwa w fazie wzrostowej, czy to była Wielka Brytania, czy Stany Zjednoczone, czy kiedyś kajzerowskie Niemcy, potrzebują rynków zewnętrznych. Chinom to jest potrzebne jak woda w czasie wiosny, czyli dobre opady. Równocześnie jednak narasta rywalizacja w wysokich technologiach i w kosmosie i ona zaczęła być brutalna. Zobaczymy, czy tam się ułożą, bo Chiny w czasie pandemii dokonały ogromnego skoku, jeśli chodzi o podbój Księżyca, założyły swoją stację stacjonarną kosmiczną, gdzie wymieniają załogi, wysłały sondę na Marsa. W tym sensie my mamy zupełnie nową jakość i to się rozgrywa na wielu płaszczyznach, a nie tylko handlowej czy gospodarczej. I na tym zupełnie inna jakość polega. Bardzo dziękuję. Profesor Bogdan Góralczyk, politolog, sinolog z Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. To już prawie wszystko w tym wydaniu raportu o stanie świata. Wracamy jutro z kolejnym wojennym odcinkiem. Cykl publikacji raportów uległ zmianie. Od początku wojny staramy się zapewnić państwu dostęp do sprawdzonych informacji i rzetelnych komentarzy. To wszystko jest możliwe dzięki państwa wsparciu, za które z serca dziękuję. Zapraszam do słuchania kolejnych raportów, zapraszam też do słuchania nowego marcowego odcinka raportu o książkach. W całości jest on poświęcony literaturze ukraińskiej. Dziękuję państwu za to, że jesteście z nami. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to Aureus, leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl. Hotel Bania Termal Iski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Firma doradcza Crido. Handyhand.pl. Zapewnimy nadzór nad twoją budową, sprawdzimy stan techniczny lokalu przed zakupem lub odbierzemy go od dewelopera. Sebastian Kazek, edunawigator. Szkolenia z pierwszej pomocy. Studia MBA dla branży IT w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Firma Venterm z Niepołomic. Generalny wykonawca instalacji sanitarnych i odnawialnych źródeł energii. Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także firma Ampio Smart Home. BIMV.pl. Kursy online dla inżynierów. Piotr Bochnia. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert. www.grupacrb.pl. Mariusz Drużyński. Agata Fischer. Galmet. Polskie pompy ciepła.
Marek Jerzewski. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Gosia i Michał Kowalczewscy. Alan Meller. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Paweł Nowy Nowak. Oil Medica. Kosmetyki pod Twoją marką. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Wydawnictwo SQN. Więcej niż książka. www.wsqn.pl. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Wayman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami. Stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman Software. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.